Mała orkiestra powstała w 2009 roku właśnie podczas koncertu, albo podczas organizacji koncertu dla Patryka Wieczorka. Wtedy zagraliśmy po raz pierwszy, wtedy okazało się, że cudowni, wspaniali muzycy chcą z nami współpracować. Tacy jak Marek Piekarczyk z TSA, tacy jak Paweł Mąciwoda z tej najsłynniejszej na świecie grupy Scorpions, jak mnóstwo innych muzyków, którzy grali z nami. Ósmą z kolei podopieczną, dlatego że fundacja funkcjonuje w ten sposób, że w ciągu mniej więcej pół roku pomagamy jednemu dziecku i na to jedno dziecko zbieramy fundusze. Tak żeśmy sobie zaprojektowali nasze funkcjonowanie i tak staramy się je realizować. Oczywiście od czasu do czasu w miarę potrzeb, jeżeli ktoś nas prosi, żeby zbierać pieniądze na kogoś innego, to staramy się. Rzecz na dzisiejszy dzień jest taka, że wszyscy nasi podopieczni żyją. To jest naprawdę niesamowite i mamy nadzieję, że tak będzie cały czas. Robimy wszystko, żeby tak było. Albert był jedną z pierwszych osób, do których zadzwoniłem w momencie, gdy zdecydowaliśmy się rozpocząć akcję zbiórki. I dzięki Albertowi tak naprawdę było nam łatwiej to wszystko zacząć, bo nie ukrywam, dla nas była bardzo trudna sprawa wyjść z tym wszystkim do ludzi po prostu. Mała orkiestra Wielkiej Pomocy od samego początku nam pomagała organizacyjnie, organizowała koncerty, pomagała informacyjnie. Bardzo dużo im zawdzięczamy. W momencie, gdy z żoną byliśmy w Monachium, czekali na narodziny Michała, w momencie, gdy Michał się urodził, był po pierwszej operacji, mała orkiestra cały czas na nas tutaj grała, na terenie Oświęcimia i nie tylko, na terenie całego powiatu. I dzięki ich wsparciu mogliśmy być spokojniejsi o to, co będzie nas czekało po przyjeździe, czyli nie musieliśmy się już martwić zbiórkami na drugą operację. Czego możesz dzisiaj życzyć Małej Orkiestrze Wielkiej Pomocy? Oj, żeby grali jak najdłużej przede wszystkim i samych szczęśliwych zakończeń, bo taka jest prawda, że często zdarza się, że dzieciom, którym się pomaga, są dzieci chore, są dzieci, którym pomaga się, żeby ulżyć w cierpieniu i jak najszczęśliwszych zakończeń tej historii. Może tego właśnie. Należy nam życzyć 3600 przynajmniej dni następnej działalności i tego, żebyśmy zaszczepili w młodych ludziach chęć do tego, żeby funkcjonować dla innych. Gwarantuję z tego miejsca, że dopiero od tego momentu człowiek staje się naprawdę szczęśliwy. Wiem, że brzmi to banalnie, wiem, że brzmi to patetycznie, ale naprawdę tak jest.